Ważny dzień, bo rzadko pamiętamy o szczecińskich aktorach przy okazjach jakichś uroczystych, raczej traktujemy ich jako rzecz codzienną w kulturze Szczecina, a przecież to jest fragment bardzo dużej historii naszego miasta, 70 lat szczecińskiego teatru o tym świadczy, a takie wydarzenie jak tablica pamięci szczecińskiego aktora jest po raz pierwszy w Szczecinie. Dzisiaj, ponieważ odsłaniamy w sposób uroczysty, ale jak Państwo widzą, nie jest nudno. Jest muzyka, jest teatr, są różnego rodzaju niespodzianki w otoczeniu filmowo-teatralnym. Oczywiście wszystko to nawiązuje do postaci, która jest dzisiaj najważniejsza i dzisiaj, jak wiele lat, gra pierwszoplanową rolę. Wyobraźcie sobie Państwo, że Engelówna zaczęła w ogóle swoją karierę aktorską w 27 roku swojego życia. To się nie zdarza. Kiedy aktorka wchodzi i zaczyna karierę w teatrze w tym wieku, to już w zasadzie może grać emerytki. Posłańcze, wróć do twego pana. Powiedz, że nigdy kochać go nie będę. Niech więcej darmo posług nie wyprawia. Chyba że jeszcze raz jeden tu wrócisz, aby mi donieść, jak odpowiedź przyjął. Bądź zdrów. Za kłopot przyjmij ten podarek. O, odszedł posłaniec. Powiem szczerze, że byłem wzruszony. Jakoś dawno nie byłem na tak sympatycznej imprezie w ogóle. Jest to zrobione, bo tak przyjemnie, delikatnie mówiąc. Na luzie, sympatycznie, cieszmy się, radujmy, bez jakichś takich wielkich powag. Naprawdę jestem zadowolony niesamowicie, że taka impreza się odbyła. I właśnie rozmawiałem przed chwilą z panią i deklaruję, że będę chodził na wszystkie prawie. Jestem rodowitą szczecinianką i wszelkie inicjatywy, które pokazują, że lubimy miasto, jesteśmy z niego dumni, chcemy tu być, to staram się wspierać i dlatego z wielką przyjemnością przystąpiłam do tego projektu. Odkryj na dobre Szczecin. Szczecin Floating Garden.